Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej organizowanej przez Komitet Wyborczy Konfederacja Nowa Nadzieja. Dzień dobry Państwu, nazywam się Beata Orzelska. Jestem członkiem partii Polska jest jedna i liderem tutaj w powiecie włocławskim. Chcę udzielić poparcia panu Tomaszowi Sikorskiemu w wyborach uzupełniających do Senatu. Nasza już wcześniej rozpoczęta współpraca w wyborach do Europarlamentu pokazała, jak bardzo ważna jest ta jedność, wspólne działanie i wspólnie wyznaczony cel. Dlatego potrzebujemy tutaj z naszego właśnie regionu takiego kandydata, polityka o poglądach stricte prawicowych, patrioty, który będzie bronił naszych wartości narodowych, suwerenności, wolności. Zachęcam wszystkich sympatyków, członków partii Polska jest jedna, ale też wszystkich tych, którym głęboko na sercu leży dobro naszej ojczyzny, Polski, naszego społeczeństwa, tym, dla których te najwyższe wartości, jak Bóg, rodzina, ojczyzna, są najistotniejsze. Dlatego proszę, pójdźmy jeszcze raz na te wybory i oddajmy głos na Tomasza Sikorskiego. 21 lipca. Dziękuję. Dziękuję za poparcie. Pan Mirosław. Dzień dobry Państwu, Mirosław Pawłowski. Jestem członkiem zarządu kujawsko-pomorskiego partii Polska jest jedna. Partia ta powstała na gruncie społecznego ruchu sprzeciwiającemu się zarządzaniu i decyzjom parlamentarnym w czasie COVID-u i jest za Polską racją stanu, za polskim przemysłem, za polską rodziną, za polskim rolnictwem. Takich partii jest więcej, tylko jedność, jeszcze raz jedność może nas połączyć, bo widzimy, co się dzieje po wyborach do Europarlamentu, jak to procentuje, jeżeli umiemy się połączyć. Zachęcam wszystkie inne partie do połączenia się w jedność, abyśmy razem mogli współpracować. Dziękuję. Dziękuję. Pan europoseł Marcin Sypniewski oraz lider także Kongresu Polskiego Biznesu. Szanowni Państwo, w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego Konfederacja odniosła historyczny sukces. Otrzymaliśmy 12% głosów, wprowadziliśmy 6 posłów do Parlamentu Europejskiego. I mam nadzieję, że te wybory do Senatu będą dalszym ciągiem tego pasma sukcesów, które obserwujemy w ostatnim czasie w Konfederacji. Jesteśmy tak naprawdę jedyną partią, która od początku krytykowała Zielony Ład, która od początku sprzeciwiała się paktowi imigracyjnemu. Też jedyną partią z ówczesnej opozycji, która od początku popierała polskie wojsko, polskich żołnierzy w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. I mam wielką nadzieję, że po zdobyciu po raz kolejny miejsc w Sejmie, po zdobyciu 6 posłów w Parlamencie Europejskim, po również zdobyciu radnych na każdym szczeblu samorządu, przyszła pora na Senat i będziemy mieli senatora tutaj z okręgu włocławskiego. Dlaczego ten senator jest potrzebny? Dzisiaj w Senacie nie ma tak naprawdę żadnej siły, żadnego człowieka, który mówi głośno i jasno o tym, o czym mówi Konfederacja. O tym, że nie możemy popierać tych wszystkich szaleństw Zielonego Ładu, że musimy bronić naszej gospodarki, naszego przemysłu, naszego rolnictwa. Nie staje jednoznacznie w obronie polskich żołnierzy, nie udziela im bezwarunkowego tak naprawdę poparcia i również nie protestuje przeciwko temu, co się dzieje na naszej drugiej granicy, na zachodniej granicy. Mamy tam też do czynienia z kryzysem migracyjnym. Niemcy odrzucają nam imigrantów i polski rząd wydaje się być dosyć bezradny i ukrywa też fakty przed polską opinią publiczną. Mam wielką nadzieję, że Tomasz Sikorski, którego znam od wielu lat i mogę z całego serca polecić jako człowieka, który będzie godnie reprezentował cały ten okręg kujawski w Senacie, jest człowiekiem, który będzie walczył o polskie interesy w Senacie, będzie bronił wolnego rynku w gospodarce, będzie przypominał Platformie i pozostałym partiom
koalicji rządzącej o tym, co oni głosili podczas kampanii wyborczej, o tym, że podatki trzeba obniżać, a nie podwyższać, że cały czas czekamy na wyższą kwotę wolną od podatku, cały czas czekamy na dobrowolny ZUS, a tego nadal nie ma. I te wszystkie obietnice, które były składane podczas kampanii wyborczej, są niezrealizowane i będzie przypominał, że trzeba je zrealizować. Będzie walczył również o to, żeby powstrzymać przepisy klimatyczne, które doprowadzą do zrujnowania naszej gospodarki, do zrujnowania naszych kieszeni i będzie się przeciwstawiał temu, żebyśmy przyjmowali w Polsce imigrantów, czy płacili karę za to, że nie chcemy nielegalnych imigrantów na terytorium Polski przyjmować. I tak jak państwo z partii Polska jest jedna mówili, będzie też stał w obronie tradycyjnych wartości, których od początku Konfederacja broni i staje przeciwko tym, którzy próbują je szargać. Tak jeszcze na koniec powiem, że w tych minionych wyborach Konfederacja zdolna była wygrywać z lewicą w jej matecznikach. Wygraliśmy w Częstochowie, gdzie od kilkunastu lat rządzi prezydent z lewicy. Wygraliśmy w Czerwonym Zagłębiu, gdzie uzyskaliśmy też w większości miast dużo większy wynik niż lewica. I mam nadzieję, że też w tych wyborach uda nam się pokonać lewicę w mieście, które jest jej też matecznikiem. Jest to oczywiście bardzo ciężka rywalizacja i mam nadzieję, że Tomasz jej podoła i ostatecznie wygra. Natomiast dzisiaj w porównaniu Konfederacji i Lewicy widać, że dla coraz większej liczby ludzi to my jesteśmy partią, która ma swoje pomysły, ma swój pomysł na Polskę i stawia interes Polski na pierwszym miejscu. Natomiast Lewica jest partią przeszłości, partią, która nie ma żadnych absolutnie postulatów atrakcyjnych dla kogokolwiek, bo podczas ostatniej kampanii to przebił się chyba tylko postulat nadania piesela dla psów. Nie potrafi zrealizować swoich postulatów, jest popychadłem w koalicji rządowej i tak naprawdę nikt nie wie, co dzisiaj Lewica głosi, dlatego w tych wyborach senackich najlepszy zainwestowany głos to będzie głos na Tomasza Sikorskiego i mam wielką nadzieję, że zostanie senatorem Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca. Dziękuję bardzo. Jeszcze krótkie oświadczenie, bo tydzień temu jak się spotkaliśmy, było na bieżąco komentowane w mediach warszawskich i centralnych pogłoski o jakobych konsultacjach, negocjacjach koalicyjnych PiS-u i Konfederacji. Powiedziałem, sprawdzam tydzień temu, dałem tydzień czasu, czas na wycofanie się kandydata wspieranego przez PiS, żeby PiS mogło pokazać swoją zdolność koalicyjną. W tym czasie po raz kolejny się okazało, że PiS tylko oszukuje swoich wyborców i swoich potencjalnych koalicjantów, grając je fair. Kandydat PiS-u już rozpoczął kampanię, banery wiszą, także tylko po raz kolejny pokazał swoją zdolność koalicyjną i swoje poważne traktowanie wyborców i innych partnerów, podmiotów na scenie wyborczej. Jako kandydat jeszcze chciałem nadmienić główne jakieś postulaty na początek, tak? Bo to jest kampania wyborcza, ludzie sobie obiecują. Wymogiem potencjalne osoby, wyborców, którzy zastanawiali się nad oddaniem głosu na pana Pawlaka, mogę w 100% zapewnić, że wśród moich priorytetów jest kontynuacja drogi numer 10, obwodnicy w Brześciu Kujawskim. Uważam także, że obwodnica w Lipnie jest dosyć bardzo potrzebna. Nieraz przejeżdżałem przez to miasto i wiem, ile to udręki dla mieszkańców jest ten ruch, który idzie przez centrum miasta. A jeśli chodzi o zbiornik w Siarzewie, sam w 2017 roku brałem udział w pracach zespołu parlamentarnego do spraw wykorzystania gospodarczego polskich rzek, gdzie ruszaliśmy wtedy temat też inwestycji drugiego stopnia w Siarzewie na Wiśle. Udało nam się wtedy odblokować tą inwestycję. Niestety inne siły po 2 latach znowu ją zablokowały. Mam już dość tej ciuciubabki. Chciałbym określić, wpisać tą inwestycję jako strategiczną i oczekuję debaty równej tej, która na poziomie ogólnopolskim miała w temacie CPK. Niewątpliwie jeszcze nieraz będziemy się widzieć. Dokładnie za miesiąc są wybory, 21 lipca. Także zachęcam do rozszerzenia informacji, że jest alternatywa, że Konfederacja jest realną trzecią siłą, realną alternatywą dla tego duopolu PiS-PO.
A w naszym przypadku uważam, że Włocławek stać na większą kolorystykę niż tylko czerwoną. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za przyjście. Dziękuję bardzo.